Zapraszamy na spektakl pod tytułem Czekając na Dzień, opowiadający losy jednej z cywilnych Żydówek, Steli Fidelzeit, która przeżyła powstanie w getcie warszawskim. Wielka synagoga przy ulicy Tłomackie została wysadzona przez Niemców 16 maja 1943 roku. Moment ten uznano za symboliczny koniec powstania w getcie warszawskim oraz istnienia dzielnicy żydowskiej. Jednak w gruzach getta nadal ukrywali się ludzie. Stella Fidelzeit, 24-letnia żydówka, wyszła z kryjówki w piwnicy spalonego domu w getcie i nie wiedziała dokąd iść. Jak setki innych, którzy przetrwali likwidację getta, Samotna, odcięta od świata murem, umęczona głodem, chorobami i strachem, miała do wyboru poddać się lub zawalczyć o życie, mimo nikłych szans. Cudem udało jej się przeżyć. Po wojnie, Stella zamieszkała w Łodzi, zaczęła studiować reżyserię w szkole filmowej. W 1950 roku wyjechała do Izraela, wróciła do swojego przedwojennego zawodu laborantki. Następnie przeniosła się do Brazylii, wyszła ponownie za mąż, urodziła córkę i zaczęła nowe życie jako Stefania Milenbach. Spektakl, czekając na dzień, towarzyszy wystawie. Wokół nas Morze Ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim, zorganizowanej w Muzeum POLIN na 80. rocznicę powstania w getcie. Scenariusz autorstwa Patrycji Mikłasz-Pisuli i Anny Skuratowicz powstał na podstawie wspomnień Stefanii Milenbach.